Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już drugim odcinku moi drodzy, z życia gangstera, kurde, już miałem mówić The Hills, ale życie gangstera, więc moi drodzy, jeżeli chcecie odcinek jutro moi drodzy, to zapraszam do zostawienia łapek, 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek już jutro, czas macie do 17 jutrzejszego dnia, także troszeczkę zmieniła się zasada, jeżeli chodzi o jutrzejszy odcinek, ale kochani, jeżeli chcecie kolejne odcinki, to zapraszam was do zostawienia łapek, ale przede wszystkim moi drodzy, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału moi drodzy, miło by mi było w tym roku wbić jeszcze 600 tysięcy subów albo i więcej, więc kochani, chcecie mi w tym pomóc, subskrypcja na kanale. Słuchajcie, w ostatnim odcinku wydarzyło się kilka rzeczy moi drodzy, w sumie widzieliście jakich. O kurczę, czekajcie, bo Grayson tutaj jest. Nie jedziesz do klubu? Chodź za mną na chwilę młody. Że teraz tu? Tak, teraz tu, jedź za mną. No dobra, kurde, Grayson już na samym początku coś ode mnie chce, moi drodzy. No dobra, akurat tędy przejechałem, bo tam mam skrót. Ale nie będzie, o, Wagosi tu stoją. Co się dzieje? Chodź, pogadamy. No, co jest? Co planujesz powiedzieć, jak wrócisz do klubu? Co planuję powiedzieć? No planuję powiedzieć... Sam nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym bardziej. Robert tutaj zakazał, żeby cokolwiek im mówić, nie? No i miał rację. Słuchaj, ja wiem, że masz ambicje i w ogóle najchętniej byś pewnie poleciał i się pochwalił, ale myślisz, że oni ci uwierzą? Nie. Prędzej uwierzą, że świnie zaczną latać, niż że ty sam wszystkich ich rozwaliłeś. Także... No to co powinienem zrobić w takim razie, jak nie mówić im prawda? Co jeśli oni się zorientują, że coś jest tak, albo tamci przyjadą i powiedzą o tej sytuacji? To jeszcze tamci mnie przekopią. Się. Dlaczego nie? Zorientują się. Myślisz, że oni do nas wiadą? No nie wiem, no zastanawiam się. Do wczoraj mieli czelność przyjechać i mi wpierdzielić, a dzisiaj nie wiem. Są za słabi, żeby się z nami równać. To po pierwsze, a po drugie, to by się przyznał, że młodzieniec sam ich pieknął. Proszę cię. No jak uważasz, no kurde, że po to nie było z tego problemów po prostu, nie? Nie chciałbym, żeby były z tego problemy. Powiedz, że nie wiem, sąsiad cię wkurzył, wdałeś się w jakąś głupią bójkę i tyle. Że tam u mnie? Dokładnie tak. No dobra, pomyślę. Pamiętaj, ani słowa, że doszło do takiej sytuacji. Dobra, spoko. Super. Jedziemy? Jedziemy. Na bank będą wypytywać. To znasz wersję, co masz powiedzieć. Tak, jadę za tobą. Moi drodzy, widzicie, klub nie może sobie ufać. Jak widzicie, musimy kłamać cały czas. To mnie to troszeczkę niepokoi, no ale dobre. No, jeżeli takie są wymogi teraz, żeby jakoś funkcjonować, no to musimy po prostu się dostosować. Znacie plan, po ostatnim odcinku znacie plan, moi drodzy. Więc wiecie, jakie rzeczy nas czekają i co musimy w zasadzie zrobić, żeby było dobrze w tym klubie. O, już są ekipa, ale chyba nie wszyscy dzisiaj. Cześć, chłopaki! Cześć, cześć, młody. Jestem, trochę się spóźniłem. Hunter? No? Co za śliwa? No? Kim tam było? Nic takiego, chłopaki. Gadaj. No mówisz o pod moim lewym okiem? Przecież to jest znamie, przecież nie od dzisiaj mnie widzicie. O tym limo. Od urodzenia mam takie coś. To o czym gadacie? Przecież widać, jaki ty poobijany jesteś. No dobra, powiem wam kurde, problemy sąsiedzkie. Wiecie gdzie mieszkam. Stary, jeden się nawalił i... Próbowaliśmy go ogarnąć, potem jego syn wyskoczył, ale no, szybko go spacyfikowałem. No taka sąsiedzka zadyma, już wszystko jest git. Potem jeszcze przyszli i przepraszali, no co ja wam będę mówił? No to od razu mowa, nie omijasz temat. No właśnie. No a co, będę wam się chwalił? To nie chodzi o to. To stał w łeb i tyle, skończyło się. No i dobrze. No i tyle. A wy co? Nic, maszynę ogarniałem dzisiaj cały dzień i teraz palimy sobie. Czyli co, ja muszę iść do środka, co? Tak, dobra, jak coś to wołajcie. Kurde, widzowie, no muszę tak kłamać, ale to tylko dla dobra klubu. Cześć, cześć. Siema, młody. A jest ten? Prezydent? Powinien być chyba gdzieś na górze. No chciałbym, żebym przyjechał, nie wiem po co. Czyli na górze siedzi? Pewnie jakąś robotę ma do ciebie jak zwykle. Dobra, idę do niego, hej. Kurde, no już mnie wzywa. Jeszcze mnie zobaczy, ale ci nie zareagowali jakoś bardziej na mój wygląd, moi drodzy, czyli generalnie chyba jest w miarę okej, no. Ajajaj, tylko ciekawe, co ten gość ode mnie będzie chciał, to jest zastanawiające, on jest tu u siebie w biurze. Melduje się, o cholera. Prospekt do biura. Tak.
Już idę. Cześć, Nina. Cześć, Hunter. Ty co tam u ciebie? Się do niej a co ty się stało? Do środka tak powiedziałem. A, już, John, już. Do środka ta, powiedziałem. Już idę. Idę. Kurde, ta Nina, widzowie. Ta Nina. Cholera. Że ona jest takim gościem. Jedziesz sprawdzić pewne miejsce. Od razu przyjeżdżasz mi to zameldować. A gdzie mam jechać? Co mam sprawdzić? Pojedziesz na motocyklu przy plaży, na garaże. Tam będą pewni ludzie i masz mi tylko potwierdzić, czy oni się tam znajdują. I wracasz okay. W trybie natychmiastowym od razu do klubu. No dobra, a kiedy mam jechać? Teraz. No dobra, dobra. Tak jest. Ty mam się czuć wyróżniony, że mnie bierze do roboty teraz? To twoja zasługa? A jak myślisz? No dobra, okej, no mogę jechać. Chcesz się szybko wspiąć, więc daję ci możliwość. Nie, no jasne, jadę, zobaczę. A, jeszcze jedna sprawa. Nie? Widzę, jak patrzysz na Ninę i lepiej przestań się tak stary gapić, bo szybko skończysz na gorszym miejscu niż prospekt. Jak ona może być z takim gościem? Na to ci już nie odpowiem. A, dobra, jadę zrobić to, co prosi, bo jeszcze mnie tutaj wychłosną. Dobra, widzowie, dostałem zadanie. Dziwne, że muszę sam jechać. Nigdy nie dostawałem takich zadań, że jadę sam, moi drodzy. Ale skoro mnie wytypował, to znaczy rzeczywiście Grayson mu coś szepnął i testują mnie, moi drodzy, bardzo dobrze. Jeszcze raz będziesz gadała z prospektem, to zobaczysz, jak to się inaczej skończy, rozumiesz? Rozumiem. Wracaj do środka, raz. Nie złoiłbym skórę temu typowi. Młody. No. Wiesz, gdzie są garaże obok molo? Tak, wiem. To może jechać. Powodzenia. Dobra, ale to co, jak ich jakoś zobaczę, to mam od razu przyjechać. Tam mam tylko poobserwować to miejsce. Młody. Upewniam się, żeby nie miał kłopotów, nie? Ty, ale ty miałeś jechać. Dobra, jadę. Dobra, jadę. No wiem, gdzie są te garaże, po prostu wiem, gdzie mam jechać, ale kurde, no wiesz o co chodzi. No, wy byście nie pytali? No nic, dobra, widzowie, jedziemy tam. Czy jedziemy w zasadzie na Vespucci? Czy ja sobie pojadę tędy, tak najszybciej będzie? No tak jak mówiłem, testuje nas ten gościu. Niech testuje, ja się chcę spisać, widzowie. Ja chcę dostać jak najszybciej na szybkę i mieć prawo głosu w tym klubie, bo ten klub się po prostu sypie. Naprawdę sypie się i to nie może tak więcej wyglądać, no. To jest najgorsze, że staruszek odszedł, nie? Też widzę po komentarzach, moi drodzy, że na razie zdania są podzielone. Jak mówię też staruszek, moi drodzy, to chodzi o oczywiście opiekuna naszego głównego bohatera, Huntera, którym się opiekował. Wy dobrze wiecie skąd, kiedy i jak się to stało. Jeżeli nie, to radzę wam nadrobić zeszły sezon, bo jak będziecie mieć niejasności, to będzie wynikało z niewiedzy też z kolejnych sezonów. Także, moi drodzy, jest to nowa przygoda, ale zarazem ziarno gdzieś tutaj się kręci. Natomiast, co myślicie o Ninie, widzowie? Dajcie znać w komentarzu. Tam są te garaże. Dobra, już tam jadę. Tylko, kurde, muszę koło wykręcić. Nie pomyślałem o tym. Dobra. To robimy tak, żeby nie było przypału. Tutaj jest wjazd do nich. No kurde. Czekajcie. To są cholera Angelsi, moi drodzy. To jest przeciwny klub motocyklowy, który również jest tutaj w terenach. Czekajcie, cholera Oniba. Nie, no muszę szybko powiedzieć, ale... Co, oni za mną jadą? O kurde, widzowie, mamy pościg, oni jadą za mną. Kurde! Jakby mi powiedzieli, że to są Angelsi, to bym był ostrożniejszy. Ja pierdzielę, dobra, trzeba ich zgubić. O kurde. Doganiają mnie. Dobra, widzowie, to jest to. Teraz mam kłopoty. Albo ucieknę, albo będzie mocno zadyma. O, właśnie, to jest to, kurde. A tu zaczynamy. Wiecie, te motocykle są ciężkie, moi drodzy, więc ciężko po prostu nimi manewrować. Ale gonią mnie te skurczybyki. Nie, muszę gdzieś uciec, cholera. Dobra, pojadę tu dołem. W razie W, moi drodzy, mam od Roberta pewną zabawkę. Ale nie wiem, czy będę jej używał. Spróbuję ich tutaj jakoś zgubić. Może tutaj. Cholera, jest tu jakiś wjazd? Jest tu wjazd. O. Nie ma opcji. Trzymaj się mnie dalej. Spróbuję go zrzucić, kochani. O kurde, co to, widzowie? Radiowóz, kurde, policja za nami jedzie. Tego brakowało. Najgorsze jest to, że teraz się ta policja włączyła, będą kłopoty. Nie gadajcie, że za mną jeszcze jadą. Ja pierdzielę! No to jak się opaki o tym dowiedzą, będę miał przesrane, widzowie. Jedzie za mną policja, cholera, muszę zjechać tu jakoś. Z drogi!
Dobra, policję zgubię, to widzę, zgubię ich. Patrzcie, uda się. Moi drodzy, teraz moja szansa. O, jest radiowóz, patrzcie, jak go minę, moi drodzy, patrzcie. Jest, schowałem się za tym. Po prostu spadamy. Jest, gitara, kurde. Chwila grozy była, moi drodzy. Nie chciałbym się mierzyć na razie sam z tym, sam jak miałem tylko od wiadomości przekazać. Znaczy, miałem być tylko zwiadowcą, ale teraz muszę się pośpieszyć i szybko dać klubowi znać, że coś jest na rzeczy, nie? Że są tam Angelsi i widzieliście tam jakąś furgonetkę ładowali, więc też nie mogę tracić czasu, moi drodzy. I muszę się pośpieszyć. Dobra, ja to szybko, z tym niedaleko klubu. Jeszcze rozglądam tylko dookoła, czy wszystko jest okej. Ta, jest okej. Dobra, zaraz będziemy. Wiecie, łatwo o guza w tym świecie, moi drodzy. Naprawdę łatwo o jakiegokolwiek guza. O kurde, co jest? Za mną dalej jedzie? Ej! Za szybko. Gdzie jest ten? W parku, ej. Gdzie on jest? Młody, ej. Kto? Gdzie jest John? John? W środku powinien być. John? Uff, wybacz. Sorry, że tak wpadam, ale sprawdziłem to miejscówę. I wygląda na to, że Angelsi się tam kręcą i pakowali wiedziałem coś do samochodu. Wiedziałem, jedziemy. Prospekt, zbieraj wszystkich przed klub. Tak jest. Tańco. Tak jest. Chłopaki, zbieramy się. Kurde, nie ma tu nikogo, widzowie, bo wszyscy są przed klubem. Chyba wszyscy młody. Tak. Każdy ma broń. Tak. O cholera, policja, widzowie. Ajajaj. Kurde, jeszcze tego brakowało. No to panów zaproszę do biura. Po co rozmawiamy? Mamy czekać? Czekajcie przed. Pan coś ci zrobił? No nic, nic, słuchajcie, przyjechałem do tego... Na te garaże, co mi kazał John pojechać i... Byli tam Angelsi. Byli tam Angelsi, pakowali coś do furgonetki, jak mnie zobaczyli, to od razu się dwójka za mną rzuciła. Dam ci kasę i zapominamy o sprawie. Ale skąd policja, młody? No, uciekałem przed nimi, tak? Nie mogłeś ich zgubić, co jechałeś ze znakiem drogowym z napisem jedźcie zaraz za mną? Zaraz im pogadam. No nie, po prostu uciekałem, tak? Co miałem zrobić, rzucić się na nich? Miałem wam dostarczyć informacje, no to przecież nie... Logiczne, że zacząłem uciekać. Masz szczęście, że John wszystko pewnie załatwi. Dobra, zdarza się, nie? Nie zdarza się, bo raz nie ucieknie i co? Ale to co miałem zrobić, cholera, no? Przecież miałem, nie mam... No zgubić ich, no jeszcze się pytasz? No telefonu mi nie dajesz, no to zgubiłem ich, no przyjechałem, zgubiłem ich, no. Tak, no zgubiłeś ich i dlatego przyjechali nam pod bar za tobą, tak? Prospekt, do mnie. Do góry. Cholera. No ojoj. Ej. No i mamy przesrane. Jeszcze kurde dają nam zadanie i mamy przesrane. Wkurza mnie to, widzowie. Ta? Co ty odpi... na tym mieście! No... Co miałem... Nie wiem, co miałem zrobić, no... Dostałem zadanie i... Dlaczego dajesz się gliną łapa? No nie dałem się... Mam płacić za ciebie, czy co, nie rozumiesz? Żaden glin... Musiałem zapłacić za ciebie! Ty masz normalnie jeździć po tym mieście! Miałeś tylko sprawdzić, a nie dać się w pości! Mogę się chociaż wytłumaczyć? Słucham! No pojechałem na te garaże... I byli tam Angelsi. Jak mnie zobaczyli... No ty debilu totalnie podjechałeś pod te garaże? Ty miałeś tylko sprawdzić. No tak, no chciałem zobaczyć, czy ktoś tam jest, a nie miałem innego pola widzenia, więc po prostu podjechałem zobaczyć minimalnie i wtedy za mną się rzuciło dwójka Angelsów. No co? Żeby to było ostatni raz. Na dół. No dobrze. Kurde, no może też źle zrobiłem, widzowie. Biegiem. Idę. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle. Jakby nawet no nie wiedziałem, co tam się dzieje, no kurde. Miałem zobaczyć, to zobaczyłem, nie? Chyba, że źle myślę, widzowie. Dajcie znaka, jak wy uważacie. To będzie bardzo ważne w naszym podejmowaniu kolejnych działań. Więc dobrze by było. Każdy zasłania twarz i jedziemy. Ja też? W końcu, ile czekać można? Dobra. Zaraz będę, minutkę. Kurde, biorą mnie na akcję, widzowie, to się nigdy nie dzieje. Kurde, kozak. Dobra, widzę, wyjedziemy. Czy jedziemy na zadymę, bo na to wychodzi. Także ja nie mam teoretycznie żadnej broni, nie? To ciekawe, jak to wy nie widzą. Nie wiem, na co czekamy. Hunter, jedziemy dwójkami, jedziesz ze mną. Tak, dobra. Czyli wyjeżdża ekipa, moi drodzy. Ale będziemy chyba szybciej jechać, no.
Chłopaki się śpieszą teraz. Bo chłopacy są naładowani, moi drodzy. Bo nie wiem, czy wiecie, kim są Angels of the Death, moi drodzy. To jest organizacja, która jest jakby największym nemezis Lostów. Więc generalnie są to nasi najwięksi wrogowie jako inny klub. Nie dość, że mamy problemy klubowe, to jeszcze, moi drodzy, mamy problemy z tamtym klubem. No i widzicie, wystarczy mały pstryczek, żeby cała ekipa ruszyła na Angelsów. Wiecie, nawet teraz jakoś bardziej szyku nie trzymamy, tylko jedziemy szybko, moi drodzy, na akcję. No, musimy szybko ogarnąć, co się tam dzieje, żeby nie było za późno. Czyli będzie grubo. Co oni kombinują? Jestem ciekaw, co zrobią, nie? Zwykle takie akcje kończyły się z ademami. Okej. Wychylać się. Co robimy? Patrzymy na razie. No dalej tam są. To jaki plan? Widzisz, chyba kogoś wynoszą. Wynoszą kogoś. Czekamy. Zobaczymy. Ja pierdzie, jesteśmy gotowi, żeby coś zrobić, widzowie. Podejdźcie do mnie tu na lewo. Załadują go do busa, wjeżdżamy. Oczywiście. Nie bardzo rozumiem, czyli co, przechwytujemy busa? Dokładnie. Trochę ich tam jest. Jedziesz ostatni. Trzymasz plecy. Ty się nie wychylasz za bardzo. Mhm. Czyli nie mogę się brać udziału? Nie czaj, co wy, tylko się z nim garnię. Cztery osoby wjeżdżają teraz już. Cztery osoby. Co? Ja wiadę. Ja to z nimi. Wy wsiadajcie na motory, musimy być gotowi. Ja mam tu czekać? Tak. A, okej. Okay. Nie rozumiesz polecenia, wjeżdżasz ostatni? Kurde, widzowie, co, ja muszę tu stać i teraz czekać, aż się coś stanie. Bo wjeżdżają nasze chłopaki. Co, oni się strzelają z nimi? Kurde, nie, dobra, no ja nie będę tu stał. Jedziemy. Nie będę tu stał, widzowie, jadę z nimi. Patrzcie, za dyma jest. Dobra, jadę. Ale jazda, widzowie. To jest właśnie to. Jadą, moi drodzy. Tylko co ja mam robić? Kurde, patrzcie, jak to wygląda, widzowie. Kto jest z kim? O, ktoś tu spadł. On ucieka nam ten van, moi drodzy, muszę przegazować. Młody, no? Jedź przodem, ja pokryję ci plecy, czuję jakieś komplikacje. Mam go dorwać? Z przodu, przede mnie, tak. Dobra, jadę. No i to mi się podoba, widzowie, w końcu mogę się przydać. Muszę pokazać swoje umiejętności, muszę jakoś tego gościa wyrolować z tym vanem, żeby go ściągnąć. Patrzcie, co tu się dzieje, widzowie, jaki zamęt jest. Dziwne, że jeszcze nie ma policji. Ogarnę go! Oni muszą dać mi przestrzeń, widzowie, bo tak go nie zrobią. Dobra, podłożę się mu, widzowie. Będzie chciał mnie strącić, patrzcie, widzowie. Teraz. O, tak jest! Szybko. Jest git. Co to jest do cholery? Już go wyjmuję. Kto to jest? Mam go wziąć? Co to jest? Mam go wziąć czy co? No bierz go, no się pytasz jeszcze? Zabieraj go. Bierz go, młody. Idziesz ze mną. Jakieś auto wziąć. Weźcie tam ciężarówkę. Tak, widzę, pomóżcie mi. Dawaj, biegi, chodź. Wsiadaj. Dobra, wrzucam go. Jedziesz w obstawie. Co z moim motocyklem? Zaraz nie martw się. Dobra, gdzie jechać? Na klub. Dobra. Widzowie, jest grubo. Jeszcze mam tego gościa na tyle. Ale tu dużo losów teraz zaczyna jeździć, więc jest dobrze, widzowie. Dobrze to wygląda. Chyba daliśmy radę. Mój motocykl też zaraz coś przywiezie. Ale nie mieliśmy innej możliwości, moi drodzy. Musieliśmy tak to załatwić. Właśnie to jest to, nie mam jakichś łączności, moi drodzy, i wszystko jest takie, no widzicie, no, ci ludzie potrzebują dyscypliny, ci ludzie potrzebują, moi drodzy, Roberta. Potrzebujemy Roberta, kurde, no nie ma innej możliwości, potrzebujemy kogoś, kto złapie ten klub za jaja, moi drodzy, i poprowadzi go dobrze. Widzicie, co się dzieje, kurde, jak te akcje wyglądają. Strzelaliśmy się w centrum miasta, a gościu wcześniej przekupował policja, moi drodzy. Nie służę nic dobrego w tym mieście, moi drodzy. Cholera, szeryfowie jadą. No i nie wiem, co teraz. Jeźdź przodem, szeryfu jeźdź mamy. Jeźdź przodem. Dobra. Dobra, oni go blokują, to ja tędy przewalę, moi drodzy. Tak. Bo oni blokują tą policję, żeby nie mogła przejechać. Więc ja mogę uciec. To jest dobra taktyka, właśnie wykorzystywanie tych motocykli, moi drodzy. Aj, kurde. O kurde. Chyba, że wezmą wsparcie, to będzie trochę inaczej. Dobra, mam tego gościa. Jadę na bar. Ale mi zaufali, kurde. Pierwszy raz mam taką akcję, widzowie. Dobrze. Fajnie, w końcu będą wiedzieć, że ja się wywiążę z jakiejś umowy. A ten gościu z tyłu czeka, czy jest przytomny w ogóle. Ty! Ten z tyłu! Ty w ogóle żyjesz? Kim jesteś? Co się stało? Wyciągnęliśmy cię z jakiegoś vana. Angelsi cię mieli.
Czekaj, się postować. Kim jesteś? Ja? A to ty o mnie nigdy nie słyszałeś? To znaczy? Co ty gadasz? Co cię chcieli Angelsi? Jestem synem burmistrza. Kim? Synem burmistrza. Synem burmistrza? Co chcieli od ciebie do Diazgaci, Angelsi? Od pojęcia. Syn burmistrza, moi drodzy. Pojście z pewnie ma z nimi jakimiś zatargi. Szczerze wątpię, żeby oni akurat mieli zatargi z twoim ojczulkiem. I to było dla nich takie ważne. To są spaczeni ludzie, którzy tylko siedzą i wykonują brudną robotę, ale nieważne. Co od ciebie chcieli? Mówili coś? Chcieli jakiś okup. Pamiętam, zanim zostałem ogłuszony i rzucony do wana. Czekaj, a ty wiesz, ile jest... kiedy cię porwali? Dzisiaj? Mniej więcej, nie bardzo kojarzę, jaki jest dzisiaj dzień. Dzisiaj środa. No to porwali mnie już coś koło 2 tygodni temu. Co, kurde, czyli to wychodzi, że... Nie, to jest zły znak, moi drodzy. To jest jakieś jaja ze mnie robisz, gościu. Zaraz tam pogadają chłopaki, nie wierzę ci. Ta, jadę szybko do klubu, moi drodzy, bo to po prostu wygląda jak jeden kiepski żart. Jakby gościu był porwany 2 tygodnie i jest synem burmistrza, to, moi drodzy, na pewno byłoby grubo, bo by go po prostu wszyscy szukali. Chyba, że tak jest i mamy ich ultra kłopoty dodatkowe. Ja pierdzielę, zawsze jest coś, moi drodzy, co na nas spadnie. Ale dobra, zawiozę go do tej i zobaczymy, co nam powiedzą. No i jestem ciekaw, czy policja nas jeszcze dzisiaj odwiedzi, nie? Bo te całej akcji to może być grubo. Chociaż nie jesteśmy jednymi losami w mieście, także zobaczymy, moi drodzy. Ale jazda. Mocno się dzieje już na początku. Mi się w sumie to podoba, a wam? Gdzie jesteśmy? Nieważne. Gdzie mam jechać, go dać? Zajdź tam do prawej. Po prawo to znaczy? Do prawej, tu do prawej. Chodź koleżko, idź ze mną. Dobra, wysiadaj. Już. Dobra, zabierzcie go. Młody, ruszaj dupę, chodź. Młody za mną, oni się nim zajmą. Chodź na chwilę. No, gościu chciał mnie na bok, ale każe mi za nim iść. Ciekawy gościu, moi drodzy. John rządzi się swoimi prawami. Pokażę ci pomieszczenie, w którym cię jeszcze nie było. Pomieszczenie? O kurde, widzowie, co to jest za miejsce? Chodzi ze mną. Okej. Okay. Aha. No rzeczywiście... Kim jesteś? Wy jesteście. Ja się pytam, kim ty jesteś? Ja już odpowiadałem swojemu koledze. Ale to masz mi powiedzieć, kim jesteś. Zapytaj kolegi. Chłopie, siedzisz w klatce, stoi przed tobą paręnaście typa, a ty będziesz kim pyskował? Kim jesteś? Powinieneś dobrze wiedzieć, kim jestem. Pytam się, kim jesteś? On raczej nic nie powie teraz. Z tego, co dobra, mi chłopaki... mówił, to jest synem burmistrza. Nie. Kim? Nie, niemożliwe, oni go już 2 tygodnie szukają. Wiecie, że on... będziemy mieli tu wjazd? Że on coś ten robił? Trzeba go zabić. Możemy go zabić? Trzeba zabić. Jeszcze trzeba go będzie. Zabić. Człowieku, jakie zabić? Nie możemy go zabić. Zabić, zakopać. Ty chyba żartujesz. Prospekt, wychodzisz. Poważnie? Tak, idź wychodzisz prospekt. Teraz. Ty powiedz mi, i co teraz, cholera? Oni serio to zrobią? Zrobią to. Przecież to jest samobójstwo prostu... dla klubu. Dlaczego tutaj nikt nie myśli? Przecież jak ja im powiem, to... Ja myślę, ale widzicie, jak zareagował. Cholera. Poważnie to zrobili, przecież ten gościu jest poszukiwany przez wszystkie służby. Jak wyjdzie, że jest u nas, a jeszcze jego truchło, to mamy przeromany. Przecież mogliśmy to inaczej rozegrać, no totalnie inaczej. Jakby staruszek był, to by to inaczej to zagrał, kuźwa. John stwierdził, że nie będzie mnie słuchał. To jest samobójstwo dla nas. No. Prospekt, idziesz tam posprzątać. Bierzesz Jorzego i jedziesz go wywieźć do lasu. Okej. Okay. Idź. No. Sami, moi drodzy, widzicie, jakie są nastroje. Będzie ciężko to wszystko ogarnąć. Pomożesz mi? Dawaj. Oni serio to zrobili? Już zaczynamy. Niestety. Same problemy będą przez nich. Dobra, skoczę po auto, nie? Moi drodzy, to jest właśnie sposób, w jaki nie powinniśmy totalnie działać, moi drodzy. No ale co poradzimy, skoro są takie nastroje, jest taka władza w naszej organizacji, niestety nic innego nie zrobimy, tylko musimy to przetrwać. Teraz wezmę auto. Mam nadzieję, że nikt nie zarejestrował, że jechaliśmy wcześniej tym samochodem. Tak? Jeszcze jedno. Dobra robota z tym vanem. Czy on mnie, moi drodzy, właśnie pochwalił? Okej, okay, może to świadczy o tym, że staje się powoli zaawansowanym prospektem, czyli rzeczywiście Grayson mógł coś tam podziałać i w mojej kwestii jest to fajne, że będę teraz dostawał więcej zleceń i niedługo dostanę kamizelkę, a jak dostanę kamizelkę, moi drodzy, to będą duże zmiany. Dobra, dawaj go, mam furę. Dawaj go. To
bierz go na ręce. Przygotowałeś się? Tak, wszystko tu stoi, możemy jechać. Tym autem? Tak, ale wrzucimy go do tyłu, nie? Będzie lepiej. No tak, żeby go nie widzieli jeszcze. Weź go tam, połóż. Tak, jak zrobię. Dobra, dawaj. Gdzie jedziemy? Ja gdzieś poza miasto, do jakiegoś lasu go zakopiemy może. Gdzie to będzie najszybciej, żeby nie wzbudzać podejrzeń? Tutaj w prawo możesz pojechać tam. Prawo autostradą. Może tam bardziej przy plaży gdzieś czy coś. Tak za miasto jechać dalej, to uważam, że może być ciężko, nie? No tak, jakbyś miał wolne miejsce, to zjedź przez tą górkę gdzieś do dołu. Dobra, tak zrobimy. Moi drodzy, jeszcze jadę zniszczonym samochodem, więc muszę podwójnie uważać na to wszystko, co teraz się będzie działo, żeby nie wzbudzać podejrzeń policji, więc muszę jak najszybciej pojechać na jakieś peryferie. Ale ogólnie ja wiem, że ja teraz bardzo dużo narzekam na to wszystko, co się tutaj dzieje, żebyście mogli przybliżyć obraz mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Widzicie, jesteśmy niezorganizowani. Znowu powiem o władzy, która jest po prostu no, idiotyczna. My mieliśmy okazję wcześniej oglądać przez naszego takiego staruszka, ja go nazywam staruszek, ale osoba, która się nami opiekowała, Ryder, która nam pokazała, jak to ma wyglądać i wszystko hulało naprawdę dobrze. Teraz, kochani, tak jak mówiłem chwilę wcześniej, że musimy po prostu przetrwać ten trudny okres i doprowadzić to wszystko do ładu. Mam nadzieję, że Robert wróci niedługo i nam w tym pomoże. To nie zmienia faktu, że teraz też te wszystkie prace, które wykonujemy, muszę się skupić i wykonywać je naprawdę w jak najlepszym, moi drodzy, poziomie. Tylko dlatego, żeby jak najszybciej wbić się rangą. Zobaczycie, kochani. My nie jesteśmy głupim ludzikiem, który będzie się dawał kontrolować bandzie oszołomów. No tutaj jeszcze masz górę, może tutaj zaraz będzie. Tam jest zjazd zaraz, jakby przy plaży, ale tam nie wiem, czy jest wjazd w las. No widzisz tu? Dobra, prób. Mogę tu wjechać ewentualnie. Tylko też przy... No dobra, zachciało mu się zabijania. Nie komentuję, jestem tylko prospektem. Dobra. Myślę, że to będzie okej. Okay. Dawaj tu. Wziąłem łopatę. Zacznij dół kopać. Trzeba zacząć działać, może najlepiej byłoby go to zrzucić, kurde, do tego dołu. O, tu w dole go zakopać. Tutaj możemy go zakopać. Tak, myślę, że tak robimy. Dobra, możesz mi go przenieść? Kochani, właśnie kończę zakopywać to ciało tego syna burmistrza, które wiąże ze sobą sporo przyszłych problemów. Między innymi, jeżeli on naprawdę był tak poszukiwany, a nie mieliśmy okazji jeszcze tego zweryfikować, to będziemy mieć problem ze służbami. Więc musimy naprawdę teraz nie spierniczyć tej roboty, bo jak ją spierniczymy i zostawimy jakieś ślady, cokolwiek, to naprawdę dobiorą nam się do tyłka. Ale spokojnie, gdzieś jakieś pojęcie jest, musimy się też wpisać w szeregi, tak jak mówiłem, więc będziemy wykonywać pracę konkretnie. Musimy też przemyśleć o pewnych zachowaniach naszej postaci, więc jak macie jakieś sugestie, jak możemy wbić się wyżej, co możemy takiego zrobić, żeby zaimponować innym członkom klubu, żeby wzięli nas bardziej na poważnie, żeby troszeczkę wpłynąć jak autorytetem, tylko że wiecie, nie mamy takiego doświadczenia, ale można jakoś to dobrze rozegrać, by się trochę podlizać, troszeczkę wiecie, tu kogoś przegadać, przekonać, żeby potraktował nas trochę lepiej i wbił nas trochę wyżej, bo jeszcze wielu z was nie rozumie, że jesteśmy świeżakiem i traktują nas jak gówno, żebyśmy byli mocni, silni, żebyśmy przetrwali ten cały problem. Co? No już kończę! Musisz głośniej krzyczeć, bo cię prawie nie słyszę! Policja, jak policja, co? Policja, uciekaj! Kurde, co? Jak policja? Co ty pieprzysz? Kurde, ty rzeczywiście tam jest! Czekaj, 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 czekaj! Ostrożnie, skradaj się! Dawaj tędy, teraz! Tu, chodź tędy, ty! Dawaj tędy! Skąd widzieli, że tu akurat będziemy? Nie wiem. A to prędzej się, to mogłeś się kręcić. Cholera. A zakopałeś te ciało dokładnie? Tylko świeżo. Ty. A ty nie miałeś rękawiczek? O kur... Dobra, nie ma. Czekaj, miałeś czy nie? Uciekaj. No, nieważne, poczekaj. Uciekamy, uciekamy. To miałeś czy nie? Może i nie miałem. Bo je dotykałeś nie auta? Się. To auto, do auta podeszli. No, właśnie. Tam auto zostawiliśmy. Co teraz? Zaczekajmy na razie może. Ale tu miałeś te rękawiczki? Młody... Nieważne. Co nieważne? Nieważne. Ale co nieważne, to miałeś? Patrz tylko, czy do nas nie podchodzą. Skoro nie miałeś rękawiczek, to może mieć kłopoty. Zamknij mordę już i nie pytaj się, uciekamy stąd. Okej, no jasne, no lepiej po prostu być głąbem i udawać, że się nie założyło rękawiczek i jeszcze kazać nam się zamknąć i nam grozić. No dobra, naprawdę to pomoże nam rozwiązać kłopot. A co mówiłem chwilę wcześniej, widzowie? Oni trafią na to ciało, wiesz? Tak, świeżo zakopane. Tymi kamieniami przejdziemy na plażę. Tam do nas, niedaleko baru. No to prowadź, tylko, że trochę to zajmie, nie?
Lepiej, żeby zajęło, niż żeby nas złapali. No z jednej strony tak, lepiej, żeby nas teraz nie złapali, ale z drugiej strony, skoro ten gościu nie założy rękawiczek i te wszystkie ślady mogą wskazać na niego, to nie wiem, czy nie lepiej byłoby tam wrócić i nawet trochę porozrabiać, żeby cokolwiek zabrać, nie wiem, potem wrzucić do oceanu, żeby się to zmyło czy coś. Ale ja jestem prospektem, ja muszę szanować decyzję gościa, czyli tutaj membera, który Josha, który jest wyżej ode mnie w hierarchii i muszę się go słuchać, czyli jakby konsekwencje też przejdą na niego, chyba że zwali wszystko na mnie. No, to jest ciężka sprawa, tym bardziej, że gościu mi grozi i oni mi nie uwierzą, gdybym im powiedział, że mi groził w takiej sprawie. Ty! Łódka jest, no? Łódka muszę. No dawaj, dawaj. Kuń po nią. Dobra, już. Poczekaj, wezmę ją. Podarał ludzie tam sobie. Kurde. Niedobrze, ale może się dopasujemy. Ta, w kamizelkach w losku, na plaży. Mamy jakieś inne wyjście? Chyba nie. Góry nie uciekniemy. Dora, taki stary panie tam nic nie zrobił. Dawaj po tą łódkę. Którą? To po prawej będzie szybciej. Dobra, już ją wezmę, poczekaj. Nie wiem, czy to są ich łódki, ale no, weźmiemy, tak czy siak. Dobrze, ja szybciutko załatwiam tą łódeczkę dla naszego mózgu operacyjnego, wielkiego giga mózgu, który poprowadzi każdą akcję tak, żebyśmy po prostu nie mieli przypału. To odpaliłem ją. Posłuchaj uważnie, młody. Jeśli powiesz komukolwiek, że nie miałem tych rękawiczek, to nie dożyjesz już kolejnego dnia. Zapamiętaj to sobie. A teraz pójdź do baru. Czyli to jest to, co mówiłem wcześniej, moi drodzy. Gościu po prostu stracił panowanie nad sytuacją, stchórzył, nie chciał zrobić nic więcej, nie chciał wrócić i liczy się z tym, że mogą być straszne problemy dla klubu. No ale oczywiście najlepiej się nie przyznać, bo u nas nie ma braterstwa takiego, jakie powinno być i było za czasów Ridera, więc każdy będzie kombinował na własny sposób. To naprawdę podzieli nas wszystkich i sprowadzi nas wielkie kłopoty. Ta sytuacja, jeżeli wyjdzie i nie będzie pod kontrolą, moi drodzy, a to już jest takie przewinienie, że naprawdę nawet się federalnie mogą zebrać. Na samym początku serii, moi drodzy, mamy mega ciężary. Mamy szkołę, mamy inne rzeczy, ale oczywiście przejmujemy się gościem, który jest niekompetentny i nie chce się do niczego przyznać, nie chce nic z tą sytuacją zrobić, tylko najlepiej milczeć i teraz jeszcze nam jeszcze bardziej grozi, że nie dożyjemy jutra. No bo kto będzie wierzył pieprzonemu prospektowi? No nikt, moi drodzy. Ja potrzebuję cholera waszego wsparcia. Pomóżcie naszemu nowemu bohaterowi, Hunterowi, moi drodzy, wyjść z tej ciężkiej sytuacji. My musimy dotrwać, aż Robert nie wróci. Musimy dotrwać, żeby naprawdę wpiąć się w tej hierarchii. Więc jak macie jakieś pomysły, jak to zrobić, napiszcie je w komentarzu i razem zrobimy wszystko, widzowie. Zrozumiałeś, co się mówiłem, jak płynęliśmy? Tak, zrozumiałem. Czy mam jeszcze raz powtórzyć? Czaję, ale wiesz, że będziesz miał z tego powodu kłopoty. Tym się nie przejmuj, zamknij mordę już. No. Na względnie spokojnie tutaj. Teraz, moi drodzy, się zastanawiam, jakie są nastroje w klubie po tej całej sytuacji, nie? Bo tam się kilka osób podzieliło, trochę posprzeczało, więc myślę, że nastroje będą bardzo ciężkie teraz. No, powrócili. Panienki. Prospekt, jak coś, motocykl masz na garażu. Dobra, dzięki. I jak tam poszło? Może porozmawiajmy na osobności. Dobra, chodź. Prospekt, poczekaj. Młody, motocykl garażu. Właśnie słyszałem, dzięki. Tego przywiózł? Tony ci zawiózł. Jasne. Cześć, dziewczyny. Cześć. Cześć. Jak tam, jak mija wieczór? A, no spokojnie tutaj w parze. Ten. Hunter, chciałbym cię przeprosić za... Nie, nie ma za co. Jakby... Może rzeczywiście nie powinniśmy rozmawiać, wiesz? O. A to jest zwykła rozmowa. On tego nie rozumie. Dobra robota, ale ty już jedziesz do domu, masz motocykl i jedź. Mam jechać? Tak, masz jechać. Jasne, już się zabieram. Na razie. Żegnam. Ten, podjedziesz do mnie? Mhm. Oni teraz nie, odesłali mnie, ale jak będziesz wolny, podjechałbyś? Chciałbym zamienić słowo. Podjadę. Dobra. Wpadaj, młody. Cześć. Nie wiem. Na razie, do jutra. Idź. Co mogę więcej powiedzieć? Chyba sami sobie zdajecie sprawę, jak to wygląda, nie? Czyli rzeczywiście, tak jak wchodziłem do baru, to mogę się mniej więcej spodziewać takich nastrojów i zobaczymy, jak sobie nasz szanowny prezydent z tym poradzi i kogo obciąży odpowiedzialnością za resztę zdarzeń. Spadam, dzięki za ogarnięcie motocykla. Spoko, jakby coś się działo, to mów. No, to powinno być wszystko okej, ale będę dawał znaka. Na razie, do jutra. Nara.
No właśnie, moi drodzy, ale jak to zrobić też, żeby się utrzymać do tego Roberta? Nie dość, że wy mi zaraz oczywiście pomożecie, to jedyną moją opcją tak naprawdę to jest sam Grayson. Grayson jest wysoko postawioną osobą, jest sierżantem teraz, czyli najbardziej lojalną osobą dla prezydenta, ale w tym samym czasie nie jest najbardziej lojalną osobą dla prezydenta, bo spiskuje przeciwko niemu i nie podoba mu się to wszystko, nie? Problem sierżanta jest taki w klubie motocyklowym, że jeżeli prezydent da mu jakiś rozkaz, to on go musi bezwzględnie wykonać i to jest obciążające strasznie Graysona, ale z drugiej strony jest fajną szansą dla mnie i dla niego, bo grając na dwa fronty teraz, na tak wysokiej pozycji, możemy sporo zamieszać i sporo informacji uzyskać, zanim coś się stanie, więc możemy ewentualnie temu zaradzić. Duża odpowiedzialność na mnie spadła, na 20-letniego chłopaka, który kończy studia, a musi jeszcze się zajmować takimi sprawami. Dlatego chcę zaprosić Graysona teraz do siebie, żeby przegadać małą taktykę i zacząć jakoś konkretnie działać w tym kierunku, do momentu powrotu Roberta. Szczerze, zastanawiam się nad losami pewnego gościa, który mi grozi, tylko jakby wyszło, że ja coś robię w takim kierunku i klub by się o tym dowiedział, to by mnie tam po prostu zmiażdżyli, więc musimy to naprawdę dobrze wszystko zaplanować. Kurde, drugi odcinek, a i takie intrygi, widzowie. Czuję wyzwanie, mega wyzwanie. Tutaj jeszcze... O! Powinno być okej. Okay. Hits. O, cześć Grayson. Cześć. Jak tam? W porządku. Chciałeś porozmawiać, tak? Tak, chciałem z tobą pogadać o tej ostatniej sytuacji, co John mi kazał zrobić. Co się stało? Nie, znaczy kurde, sam nie wiem. Słuchaj, powiedz mi, oni mnie traktują na poważnie teraz. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że nie dawali mi wcześniej takiej roboty, nie? Wynoszenie trupa, to był mój pierwszy trup. Słuchaj, to dla prospekta normalne. Miałem podobnie. No dobra, teraz druga sprawa. Co do Josha. To chyba mamy problem. Problem? Czemu? Gościu mi zagroził, że jak powiem, to mnie zabije. Więc... Ale co powiesz? Gość nie ubrał rękawicze, kiedy przenosiliśmy tego gościa. Tak samo jak wpakować się do auta, jego odciski palców prawdopodobnie będą na każdej furze, nie? Więc... To ktoś was widział? No właśnie, i tu jest główny szkopu. Nie poszedłbym, z tym do John'ego, bo wiadomo, od razu by mnie zdali, jeszcze by mi wpierdzieli i by mnie nie słuchali. Ale też jak pójdę do ciebie, to no nie będę kolejnej nocy spał spokojnie, nie? Chodzi o to, że zjawili się, policja się tam zjawiła. No i ja zakończyłem, wiesz, kopać i zaczęliśmy uciekać. I policja? Tak. Ale czekaj, no skąd by się tam wzięli tak nagle? No nie wiem, no zjawiła się i... Gdzie zakopaliście ciało? Jak jedziesz od klubu w stronę Elburo i odbierasz na prawo i tam potem jest zjazd na prawo na plażę, to tam troszeczkę bardziej po prawo na klifie. Cholera. No, chodzi o to, że jak się oni zjawili, to Josh kazał uciekać, nie? No i myk był taki, że nie miał rękawiczek, nie miał nic, zostawiliśmy tam łopatę, więc zakładam, że ciało też już odnaleźli i... no auto, nie? Jakby moi tam rzeczy, tak? No moich rzeczy tam raczej nie ma, natomiast on dotykał klamek, dotykał wszystkich innych rzeczy i będą z tego komplikacje ostre. Cholera, kurde, ale jest problem. No, no ale nie możesz nic powiedzieć teraz Johnowi, no bo wyjdzie na mnie, a ten gość mnie zaciuka. Cholera, młody, nie wiem, myślę, że czas powiedzieć to Robertowi, to już jest grubsza sprawa. Ale jak to powiedzieć Robertowi, jak Roberta nie ma i nie wiadomo, kiedy wróci? No przydałoby się, nie wiem, może do niego przedzwonimy czy coś. Powiemy, że jest straszne gówno, się odwala i żeby jechał jak najszybciej, bo jak ktoś tego nie zacznie ogarniać, to zaraz nas wszystkich pozamykają. Josh, tak? Tak. Zagroził ci? No zagroził mi, no. Że jak powiem komukolwiek, to nie dożyję kolejnego dnia. Nie o taki klub chodziło mojemu staruszkowi. Ja wiem, o jaki klub chodziło. Dobra, jeśli Robert się do jutra nie odezwie, no, to sam wezmę w swoje ręce Josha. Albo nie sam, ty mi w tym pomożesz. Chcesz ja? Zostać lostem? Czy chcę zostać lostem? Ja się urodziłem lostem. W takim razie czas zacząć zmiany. Czyli co, jeżeli Robert się nie zjawi, to co chcesz jutro zrobić? Może porozmawiamy o tym, jak Robert się nie odezwie, co? Jeszcze jedno.
Mam to. Robert kazał mi to nosić. Wow. Niezła spróba. Wiesz, że masz Johnowi nic nie mówić, gdzie? Ta. Ale mam to przy sobie w razie W, nie? Ale ani słowa. No dobra. Dobra, młody. Ja zmykam. I co? Odezwę się jutro. Dobra. Będziemy w kontakcie. No, trzymaj się. Na razie. Ej. Okej, czyli Grayson gdzieś podziela moje zdanie rzeczywiście. Tylko właśnie obawiam się, że od razu wzięcie się za Josha tak szybkim etapie będzie bardzo ciężkie i będzie bardzo kłopotliwe. Chyba, że odczekamy troszeczkę dłuższy czas i zrobimy jakąś otoczkę wokół niego, czyli troszeczkę pospiskujemy i zrobimy z niego po prostu najgorszego gościa, który psuje renomę klubu i tym podobne i wtedy jakby w niego uderzymy. Ewentualnie można kogoś wynająć, no ale to są ciężkie sprawy, bo jak się ktoś wygada... O, dzwonek! Do widzenia, profesorze! Dobra, do widzenia. Do widzenia. Widzimy się jutro. Do widzenia. Ej, młody, poczekaj. Że ja? No. Co się dzieje? Słyszałem o twoim ojcu. Wszystko dobrze? To nie był mój ojciec. Ale ponoć ktoś bliski, tak? Tak jest. Wszystko jest dobrze. No, mam nadzieję. Jakby bądź co bądź, jesteś moim uczniem i nie chcę, żebyś popadł w nie wiadomo co. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Mam gdzie mieszkać. Ma się mam kto opiekować, ale jestem też pełnoletni, więc... No dobrze. Okay. W razie co pamiętaj, że możesz do mnie podejść i poprosić o pomoc. Tak jest. Dobra, weź na razie. Zapomniałem plecaka. Dobrze. Skończyliśmy szkołę na dzisiaj, troszeczkę to potrwało. To co, wracamy do obowiązków klubowych, moi drodzy. Musimy pomyśleć, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Najlepiej byłoby teraz pojechać do klubu i na przykład zobaczyć, jak Josh będzie gdzieś na nas reagował, co nie? O, co jest cholera? A ty czego szukasz? Chodź na chwilę. Co chcesz? Pamiętasz o naszej umowie, prawda? Aha, i po co tylko przyjechałeś? Na pewno ją dotrzymujesz? No nie widać, w szkole jestem, to komu mam rozpowiadać, nauczycielom? No, miałeś już jedną noc, nie? No to byłem w domu i przyszedłem spać, tak? No dzisiaj miałem szkołę. Mam taką nadzieję. Czyli jest tak, jak totalnie mówiłem, moi drodzy. Gościu boi się o swoją dupę i nawet teraz do szkoły przyjechał, żeby mi utwierdzić słowa, które powiedział. Gościu jest obserany, czyli może popełnić masę błędów. Kurde, ale z drugiej strony może mu odbić coś głupiego do głowy i zrobić coś naprawdę w moim kierunku. Cholera. Przemyślmy to. Czekajcie. Co to jest, widzowie? Czekajcie, jak... To są Angelsi! Co oni robią w szkole, kochani? Co jest? Chodźmy to zobaczyć. I on odjechał? Czekajcie, czemu on odjechał i oni nie zareagowali? Nie, coś tu jest nie tak, widzowie. Może on ich wynajął, żeby na mnie patrzyli. Wiecie co, wejdę tutaj i zobaczę, co robią. Pośledzimy ich trochę, kochani, i będziemy mieć pewność, że nie spiskują przeciwko mnie, że to nie jest jakaś akcja na mnie. Chyba, że... Mają coś drugiego tutaj, ale nikogo tu nie ma teraz. Dobra, chodźmy dalej, zobaczymy. Co oni mogą tu robić, kurde, zastanawiam się to. Oho, są widzowie, są. No i jak tam, koleżko, gdzie masz pieniążki? Jeszcze nie mam. No jak jeszcze nie ma? No to daj pierwszą część, damy się następną. Jakieś pieniądze? Nie mam przy sobie. Jak nie masz przy sobie? I tak się umawialiśmy. Mam ją w skrytce. W jakiej... Jak sprzedam cały towar, to dam wam całą kasę. Ej, ale ty chyba nie. To wygląda, nie jakby ściągali kasy z jakiegoś gościa, nie? Z jakiegoś studenta, moi drodzy. Dobra. Tylko czemu? Ty, koleżko, posłuchaj mnie. Zaraz będziesz mieć wybite jedynki. Dawaj. Coś wspominali pieniążki. O towarze, moi drodzy, to, też wcześniej, nie? No, ile razy mogę ci mówić? Nie mam ich przy sobie. Ty, prospekt. Uderz go. Jakaś nauczka? Au! Do jutra mają być pieniądze, inaczej się rozliczymy. Czyli nie chodzi o mnie, chodzi o jakieś porachunki. Wynajmuję jakichś studentów i jakichś innych młodziaków, żeby pewnie zarabiać na nich kasę, kochani. Uff, no to nie dość, że mamy na głowie jednego od nas, to jeszcze teraz musimy skontrolować, czy Angelsi mają większe wpływy w tej okolicy. Jak ja to cholera zrobię? Potrzebuję naprawdę waszego wsparcia, a teraz czas zacząć działać na poważnie, moi drodzy.